Witam w prezentacji i montażu 99 numeru Trabanta 601 Deluxe od Hachette. W tym numerze otrzymujemy element środkowy zderzaka tylnego, lewy i prawy kieł zderzaka tylnego, lewy i prawy stożek, dwie końcówki amortyzatorów i śrubki.
W tym numerze do nadwozia został przymocowany tylny zderzak i maska, a w komorze silnika zostały przymocowane osłony amortyzatorów. Po montażu części z 99 numerów mamy zmontowane przedni zderzak z tablicą, nadwozie z maską, pokrywą bagażnika tylnym pasem, grillem, światłami, przednimi i tylnymi błotnikami, dwoma drzwiami, szybami, dachem, podsufitką, osłonami przeciwsłonecznymi, lusterkiem, płytę podłogową z przednim i tylnym zawieszeniem, pięcioma kołami, komorą silnika z silnikiem i jego elementami, deskę rozdzielczą z kierownicą, podłogę kabiny z fotelami, pedałami, dźwignią hamulca ręcznego, zapięcie pasów bezpieczeństwa, tylną kanapą, bagażnikiem, elektronikę, światła, przełączniki, głośnik, pojemnik na baterie, układ napędowy, wydechowy i hamulcowy, płytę podłogową przyczepy z dyszlem, nad kolami, zawieszeniem, dwoma kołami, klapaczami, siedzeniami, ściankę przyczepy z szafkami, podnośnik i pięć podpór. Numer 99. Na drugiej stronie mamy informacje o wydawcy, zdjęcie modelu i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, instrukcję montażu. I pokazany model po montażu. Piaskowiec zamiast duroplastu. Trabant na wieczność. Aby uczcić 25. rocznicę upadku muru w 2014 roku, pewien berliński rzeźbiarz wykuł z wielkiego głazu Trabanta 601. Pracował nad rzeźbą 17 lat. Dłużej niż kiedyś w NRD czekało się na nowy samochód. Nawet aż z Rosji przyjechała ekipa telewizyjna, aby nakręcić reportaż o pracy Karla Blocha. W tym czasie berliński kamieniarz i rzeźbiarz pracował nad dwoma kapitelami przeznaczonymi dla nowego zamku berlińskiego w dzielnicy Mitte. Świat poszły nagłówki. Pewien człowiek nadaje berlińskiemu zamkowi nowe oblicze. Włoch pracował już wcześniej przy renowacji budynku Zerkhaus i odbudowie dresdeńskiego kościoła Frankenkirche. Jest uważany za doskonałego fachowca w swojej dziedzinie, jak zresztą jego ojciec. Ale ekipa telewizyjna z Rosji miała na oku inne dzieło, nad którym Włoch pracował od 17 lat. Trabanta z Piaskowca. Cała historia zaczęła się w 1995 roku, kiedy Włoch odkrył w kamieniołomie niedaleko Pirny niezwykle duży monolit, który podsunął mu pewien pomysł. Zmierzył 25-tonowy odłamek i wtedy okazało się, że blok Piaskowca jest na tyle duży, że można z niego wyciosać pełnowymiarowego Trabanta 601. Mamy zdjęcie berlińskiego kamieniarza i restauratora zabytków Karla Bloch przed swoją w połowie ukończoną naturalnej wielkości rzeźbą Trabanta, którą wyciosał z pojedynczego bloku kamienia. Pomnik Trabanta przed Muzeum imienia Augusta Holcza w Zweifel, autorstwa mistrza rzeźbiarskiego Karla Blocha, jest monumentalny, ale nie jedyny. Inny rzeźbiarz ze Zweifel, Bertolt Dietz, tworzył pod koniec lat 90. podobny pomnik, także z Piaskowca. Praca Dietza również biernie odwzorowuje detale, ale jedynie w skali 1:2. Jest więc o połowę mniejsza. W 2015 roku przeniesiono ją z Gegroplatz w Zweifel przed Muzeum imienia Augusta Holcza, gdzie w bezpośredniej bliskości datnego zakładu produkcyjnego upamiętnia ponad 3 miliony wyprodukowanych tam Trabantów. Przed rzeźbą Dietza stoi wykonana z brązu trzyosobowa rodzina – matka, ojciec i dziecko. Więcej na ten temat w następnym zeszycie. Gra w klasy, czyli wyzwalacz wewnętrznego dziecka. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli klakson i cewki zapłonowe. I mamy informację, aby podzielić się opinią.
Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.